Proszę Państwa, następnym prelegentem będzie dr Marek Dudek, już wywołany tutaj kilka razy w poprzednich prezentacjach. Marek jest kierownikiem zespołu dyżurnet.pl już od ponad 4 lat i od wielu lat związany z tematyką walki z nadużyciami internetowymi. Wcześniej pracował jako kierownik takiego właśnie zespołu, z tymże dotyczącego zagrożeń technologicznych w telekomunikacji Polski. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym jeszcze przywitać pewną grupę uczestników. Moje koleżanki i kolegów z innych hotline'ów, którzy przybyli na dzisiejszą konferencję. Oraz serdecznie chciałbym powitać panie, które prawdopodobnie będą tworzyły zespół hotline w Moskwie, w Rosji. Prezentacja moja gdzieś zginęła. To jest temat, który chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić, jest ściśle związane z naszą działalnością, zespołem Hotline. Długo z koleżankami w projekcie zastanawialiśmy się, kto ten temat powinien poprowadzić. Najbardziej właściwym byłby prawnik, ale osoba znająca doskonale prawo w wielu miejscach mogłaby mieć dylemat, jak te zagadnienia przedstawić. I te tezy, które Państwu zaprezentuję, wynikają z bezpośredniej działalności w zespole Dyżurnet przez 4 lata i przez 8 lat w zakresie bezpieczeństwa internetu. Jako że jestem pierwszy z występujących z prezentacją z projektu SaferInternet.pl w Polsce, króciutka informacja o zespołach, jakie działają w ramach projektu. To jest zespół Awareness, którego jednym zadaniem jest przygotowywanie konferencji, przeprowadzanie szkoleń różnego rodzaju, edukacja. Drugi zespół, Helpline, jest to zespół działający online w oparciu o pracowników Fundacji Dzieci Niczyje i zatrudniający psychologów. Tam bezpośrednio jest wydzielony numer telefonu, jest czat. Zespół ukierunkowany jest głównie na pomoc dzieciom, młodzieży i pomoc w ich zagrożeniach zgłaszanych przez nich, ukierunkowanych na grooming. No i zespół Dyżurnet, którym ja kieruję. O tym troszeczkę więcej powiem podczas mojej prezentacji. I oczywiście Fundacja Dzieci Niczyje i NASK związane są jednym kontraktem z Unią Europejską. Mamy jeden wspólny cel. Dyżurnet współpracuje z wieloma organizacjami, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi. Tutaj przywołuję nazwy tych zespołów. Najważniejszym od pewnego czasu dla nas jest współpraca z administratorami. Ze względu na charakter zgłoszeń, które do nas docierają, bardzo ważna dla nas jest ta platforma współpracy z administratorami Internet Service i Internet Content Providerów. Komitet konsultacyjny, o którym wspominał Pan Dyrektor na samym początku, działa w zasadzie od początku, od pierwszych miesięcy, kiedy powstał hotline. Osoby z tych instytucji wspierają nas, są doskonale zorientowane w naszej działalności. Odbywamy spotkania 2-3 razy do roku, a od pewnego czasu spotykamy się jeszcze na innej platformie, ale o tym podczas mojej prezentacji. I na tych dwóch slajdach wydaje mi się, że ująłem wszystkie podmioty, które uczestniczą w ramach tego komitetu. Jak Państwo wiecie, w każdym państwie prawo jest nieco inne. Działać
chcą wszyscy, jednak działać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pochylając się nad naszymi przepisami prawnymi, tutaj wewnątrz w kraju mamy różnorodność definicji, które utrudniają też działania nasze. Mamy osobę nieletniego, to jest osoba, która nie ukończyła 17 roku życia, jest młodociany, który w chwili popełnienia czynu nie ukończył 21 lat, a w chwili orzekania w pierwszej instancji 24. Mamy małoletniego jako osobę, która nie ukończyła 18 roku życia. Dalej mamy pełnoletniego, czyli osobę, która ukończyła 18 lat. Ale teraz proszę zauważyć, że ciekawostka. Przez zawarcie związku małżeńskiego małoletni uzyskuje pełnoletność i nie traci jej w razie unieważniania małżeństwa. I teraz proszę Państwa, są zdjęcia w internecie, ale status tej osoby, statusu osoby nie znamy. Wiek jest dość trudny do określenia. Taka ciekawostka. Na tym tyle. Chciałbym przypomnieć taką statystykę, która już jest ogólnie znana, o ilości gier, które, z których korzystają najczęściej dzieci. Na dzień dzisiejszy znanych i wykorzystywanych w internecie jest około 2,5 miliona gier. Za 4 lata ma być 7 milionów. Dlaczego ja o tym w tej chwili mówię? Większość z tych gier posiada platformę do komunikowania się użytkowników między sobą. I mamy przypadki zgłaszane do naszego zespołu, gdzie użytkownicy zgłaszają nam próbę nawiązania kontaktów z tymi młodocianymi użytkownikami gier, przyszłych czy podejrzanych osoby dorosłe z celami określonymi, nawiązania określonej współpracy i zainteresowania. W tej grupie nie ma osób, nie ma dzieci w wieku 8 do 11 lat, gdzie w 50, jak widzieliśmy, w 51% rodzin są lepsi od rodziców. W tej grupie, w tej klasyfikacji nie ma dzieci w wieku 12 do 15 lat. Gdzie w 77% rodzin oni są lepsi w zakresach korzystania z internetu od swoich rodziców. A internet to nie tylko pornografia i pedofilia. Ci młodociani korzystają z internetu, korzystają z czatów, co jest oczywiście, robią zdjęcia, umieszczają zdjęcia o różnej treści, różnym charakterze. Ale patrząc szerzej na aspekt bezpieczeństwa dzieci w internecie, należy także mieć na uwadze różnego rodzaju transakcje podejmowane przez osoby, które wiedzą, jak wejść na Allegro, jak wejść na eBay i dokonać zakupu. One nie są pełnoletnie. Więc problemy, jakie zauważamy. O tym pan Michel Bush wspominał. Brak definicji pornografii dziecięcej. Jest duża grupa państw, w tym jest także i Polska. W naszym polskim prawie nie ma jasnej, wyraźnej definicji pornografii dziecięcej. Wkrótce może się to zmieni, ale tak jest na dzisiaj. Brak regulacji cyberpornografii. Bardzo realistycznych zdjęć, bardzo realistycznych filmów, gdzie trudno zorientować się, że jest to efekt programu czy efekt pracy programu graficznego. A konkretna akcja jest, konkretne osoby są. Bardzo trudne zagadnienie dla prokuratury, która potrzebuje osoby poszkodowanej. W tym przypadku nie ma osoby poszkodowanej jako aktora, jako osoby wykorzystanej. Jest natomiast cała treść i całe zjawisko związane z pornografią czy z cyberprzemocą. Kolejny element. Brak regulacji dla produkcji, utrwalania, sprowadzania celem rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletniego powyżej 15 roku życia.
kolejny element. Brak regulacji eksportu, dystrybucji, posiadania w celu rozpowszechniania z udziałem małoletniego powyżej 15 roku życia. Zagadnienia strasznie ważne w momencie, kiedy pewne działania zaczyna podejmować policja. Dobrym rozwiązaniem i być może na pewno ujednoliceniem przepisów prawnych byłoby przyjęcie dokumentów Unii Europejskiej, na przykład konwencji fakultatywnych, protokołu fakultatywnego do konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej pornografii, prostytucji, dziecięcej pornografii. I dokument, który już był przywoływany. I jest definicja handlu dziećmi, czego nam brakowało, jest definicja dziecięcej pornografii. Być może w tych zespołach, które rozpoczęły pracę na wyższym szczeblu, te elementy wejdą do naszego prawa. Kolejna decyzja ramowa Europy, o której też już była dzisiaj mowa, też porządkuje definicje, bardzo istotne zagadnienia, które w naszym polskim prawie dotychczas nie występowały. Pornografia dziecięcej, jednoznacznie opisujące, co to jest. I ostatni dokument, bardzo istotny w tym zakresie, konwencja o cyberprzestępczości. I znowu jest w niej mowa o pornografii dziecięcej. I dlaczego akurat w tej ustawie konwencji o cyberprzestępczości? Jest to uzasadnione. Należy tymi zagadnieniami w tym aspekcie, przy tym dokumencie zająć się, gdyż sieci, systemy, urządzenia wykorzystywane są do przesyłania pornografii dziecięcej. I teraz najważniejsze zagadnienia, które zebrałem właśnie na okoliczność kontaktu z przedstawicielami wszystkich instytucji rządowych i pozarządowych, z którymi utrzymujemy kontakt w ramach Komitetu Konsultacyjnego oraz współpracując z Komendą Główną Policji. Uznanie pornografii za przestępstwo. Cyberpornografii. Istotne zagadnienie, coraz więcej tego rodzaju treści jest w sieci, coraz więcej jest zgłaszanych do nas. Kolejny element, zmiana, ujednolicenie wieku z 15 na 18 lat, podwyższenie wieku specjalnej troski. Zagadnienie bardzo złożone, występuje w wielu dokumentach prawnych, w wielu kodeksach. To uporządkowanie musi nastąpić, by była jednolitość. Następna rzecz, bardzo istotna, która już funkcjonuje w niektórych państwach. Przyjęcie porozumienia finansowego banków, które powoduje to, że wszystkie transakcje związane ze płatnymi serwisami internetowymi, gdzie pojawia się pornografia dziecięca, są blokowane. Jest to długa procedura, muszą być zaangażowane zarówno banki, jak i policja i prokuratura. Jednolita, pełna procedura musi być wdrożona w sensie prawnym, a potem realizacja jej. Takich zgłoszeń związanych z serwisami płatnymi otrzymujemy dość dużo. W momencie, kiedy użytkownik opłaci, wejdzie na stronę, zapłaci przy pomocy karty kredytowej czy wysłanego SMS-a i uzyska dostęp do serwisu, przekazuje nam informacje o adresie tej strony oraz o efektach, które on zauważył, sprawę kierujemy do policji, do prokuratury. Wielokrotnie otrzymywaliśmy zwrotnie informacje, że na tych stronach tych treści nie ma. Oczywiście na tej głównej stronie treści nie ma, bo jest to tylko interfejs wejściowy do płatnej usługi. Kolejna rzecz, bardzo ważna z punktu widzenia policji. Umożliwienie prowokacji policyjnej oraz kontroli operacyjnej dla spraw związanych z pornografią dziecięcą. Do realizacji tych zadań jest ściśle określony katalog przestępstw. Nie ma tam mowy o pornografii dziecięcej. Kolejny element. Jest zapis, ale jest to zapis martwy w artykule 202 kodeksu karnego. Przypadek mienia w sprawach karnych związanych z pornografią dziecięcą. Bywały przypadki takie, że sprawa sądowa kończyła się orzeczeniem,
a materiał, dysk, dyskietki były zwracane osobie, bo sąd nie uwzględnił tego w swoim orzeczeniu i postępowaniu. Kolejna bardzo ważna rzecz, o tym też już w prasie naszej ukazały się informacje. Obligatoryjny zakaz pracy w oświacie dla byłego pedofila. Bardzo szeroki aspekt, ale jeśli już wysoki sąd stwierdził, że jest to pedofil, że jest orzeczenie, że był ukarany, to powinien być z daleka od oświaty trzymany. I takie informacje, taka baza być powinna gdzieś w internecie. Kolejna rzecz. Wdrożenie prawne i techniczne systemu nadzoru nad pedofilami. Teraz pedofil, wychodząc z więzienia po odbyciu kary, jest poza kontrolą. Wielu w dalszym ciągu podejmuje tego działalność, są o tym informacje, że tak jest. I kolejna rzecz, istotna ze względu na specyfikę internetu. Wdrożenie do postępowań dochodzeniowych i śledczych oraz sądowych zasady państwa pochodzenia i zasady państwa odbioru. Są to zagadnienia prawne, ale związane z tym, że w bardzo łatwy, prosty sposób treści zabronione w danym kraju można umieścić na serwerze w innym państwie. I prawnicy, i prokuratorzy mają z tym problem. A oczywistym jest, że jeśli treść zabroniona u nas w kraju w jasny, wyraźny sposób, dotycząca na przykład rasizmu i ksenofobii, jest umieszczona w Stanach Zjednoczonych, w naszym polskim języku, dla naszych polskich odbiorców, bo nie dla kogo innego, to pojawia się problem prawny i w jaki sposób można ścigać. Oddzielnym zagadnieniem jest obowiązywanie prawa w danym państwie. Na przykład przywołałem tutaj Stany Zjednoczone. Treści, które są zabronione u nas w kraju z zakresu rasizmu i ksenofobii, nie są zabronione w Stanach w takim rozumieniu, w jakim określają nasze polskie przepisy. Drugi pakiet spraw, nazwałem je techniczne, ale oczywistym jest, by te techniczne zagadnienia można było zrealizować i wdrożyć, muszą być znowu elementy prawa zmodyfikowane czy uwzględniające to, co należy zrobić. Pierwsza istotna rzecz, wdrożenie filtrowania stron i treści dotyczących pornografii dziecięcej, ale realizowana przez operatorów. Filtrowanie, jak Państwo orientujecie się, można zrobić wielostopniowo i należy to robić. Filtrowanie i program filtrujący powinien być zainstalowany na komputerze użytkownika. Drugi poziom filtrowania to jest internet service, internet content providerzy ze swoimi zespołami reagującymi, ze swoimi narzędziami usprawniającymi ich pracę. I trzeci poziom, poziom operatora, dostawcy internetu na terenie danego kraju. Gdy są państwa, gdy jest jeden duży operator, jeden duży dostawca posiadający jedną grupę kanałów dostępowych do internetu, sprawa jest prosta. Prostsza niż u nas w Polsce, kiedy dużych dostawców do internetu jest kilku. Oprócz tego, że są potrzebne tutaj duże nakłady finansowe na to, a przede wszystkim podstawy prawne do takiego działania. Jak wiemy, tego rodzaju rozwiązania już są stosowane. Są stosowane od kilku lat w Skandynawii. Działający system funkcjonuje prawdopodobnie od lipca tego roku we Francji, po podpisaniu znowu porozumienia pomiędzy rządem a operatorem. Na wysokim szczeblu decyzja polityczna istotna, ważna i bardzo dyskusyjna. Media bardzo lubią ten temat, bo następuje tu ingerencja w wolność, szeroko rozumiana w internecie, ingerencja już rządu. Ale w momencie, kiedy akcentujemy i potrzebujemy i realizujemy filtrację wyłącznie i tylko dla pornografii dziecięcej, dyskusji takiej raczej być nie powinno. W którym miejscu stanąłem? Właśnie.
zobowiązanie administratorów do usuwania, blokowania treści stron i przez użytkowników i zgłaszanej przez zespoły reagujące. W tej chwili w Polsce mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i artykuł 14, który funkcjonuje. Funkcjonuje w momencie, kiedy się skontaktujemy z administratorem i jak Państwo zobaczycie za moment na statystykach, bardzo dużo takich spraw jest. Większość nawet powiem, że użytkownicy, którzy do nas zgłaszają sprawy, oczekują, że film, zdjęcie, pewna treść zostanie usunięta przez administratora. Kolejna istotna rzecz, o tym była mowa. Niezbędne jest wdrożenie systemu weryfikacji wieków użytkownika. Temat bezdyskusyjny. W prosty sposób można byłoby przygotować serwisy i weryfikować dostęp użytkownika, który ma określony wiek. Zabezpieczenia, które znane są u nas w kraju i nie tylko, gdy wchodząc na określoną stronę, mamy dwa przyciski. Wchodzę lub nie wchodzę, pod warunkiem, że sam sobie odpowiem, czy ja mam 18 lat, czy nie mam. I podejmuję decyzję. Aha, ja jestem starszy i wchodzę. I jest to jedyne zabezpieczenie. Ciekawym zabezpieczeniem na jednej ze stron, jakie spotkaliśmy, było wykaz roczników i użytkownik powinien wybrać rok swojego urodzenia i wcisnąć przycisk odpowiedni. Zabezpieczenie super dla dzieci, które nie znają cyferek. Natomiast dla starszych żadne. Wdrożenie automatycznego blokowania użytkownika internetu do serwisów. Różnego rodzaju serwisów. Użytkownik, który już dał się poznać na jednym z serwerów i uprzykrzał życie i administratorom, i użytkownikom, przez jakiś czas nie powinien mieć dostępu do tego typu serwisów. Tego nie ma. I kolejna rzecz. Zobowiązanie internet content providerów do wydzielania serwisów erotycznych i seksualnych z ogólnej grupy usług. Mieliśmy w naszej historii zgłoszeń przypadki takie, że serwis przeznaczony dla młodzieży, dla dzieci zawierał wejścia na strony pornograficzne. I to wyraźnie wyróżniającą się czcionką i kolorem. Był przypadek też taki, że jedna z firm wyprodukowała oprogramowanie edukacyjne dla najmłodszych, umieściła na krążku to oprogramowanie i umieściła link do aktualizacji oprogramowania. Po 2 latach okazało się, że ten link do aktualizacji oprogramowania edukacyjnego, ten URL, został wypełniony treścią pornograficzną. Możecie Państwo wiedzieć, jakie było zamieszanie. Kolejny element. Wdrożenie przez internet content providerów interfejsu do publikowania treści erotycznych czy pornograficznych. Jeśli już użytkownik ma takie treści, chce je umieścić, chce się nimi podzielić, to powinien mieć interfejs i on powinien podejmować decyzję, do której grupy takie treści zaliczyć. W sytuacji, kiedy administratorzy w rozmowie z nimi dowiadujemy się od nich, że mają 40 czy 60 tysięcy zdjęć wrzucanych na dobę do serwisu, nie są w stanie kontrolować tego. Tu jest potrzebne narzędzie dla osób, które chcą publikować te zdjęcia i jest potrzebna wiedza użytkowników o tym, że są takie zespoły jak my, do których tego typu informacje można zgłosić i wtedy my z administratorami, mając już określony i dobry kontakt najczęściej, doprowadzamy do tego, że te zdjęcia są szybko usunięte. Kolejny, ostatni już z tych zagadnień technicznych. Konieczne jest wdrożenie jednej wspólnej platformy obsługi zgłoszeń na terenie danego państwa, a najlepiej, gdyby to było w Unii Europejskiej. Zespołów reagujących jest coraz więcej. Klasyfikacje każdy robi na swój sposób.
przykładem, dobrym przykładem tutaj jest Stowarzyszenie INHOP, gdzie zespoły, które odbierają te informacje, klasyfikują ją według tej jednej reguły, która jest przyjęta w naszym stowarzyszeniu. Można w prosty sposób zrobić analizę, można przeprowadzić statystyki. Inicjatywy rządowe. Ja może. Od początku września w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów funkcjonuje i zawiązał się zespół do spraw dyskryminacji nieletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu. I miłe zaskoczenie. Będąc tam na tym spotkaniu, okazało się, że większość osób są to osoby, które współpracowały z nami w ramach komitetu konsultacyjnego. Super rzecz. Osoby z tych wszystkich instytucji, które już od 4 lat są w tych zagadnieniach, znają doskonale problem, wiedzą w jaki sposób rozwiązać, znają nasze problemy, te, które tutaj Państwu dzisiaj prezentowałem. Zespół został uzupełniony o specjalistów z innych dziedzin i potem ten duży zespół został podzielony na podgrupy. I z naszego projektu Safer Internet w tym zespole na wysokim szczeblu pracuje 5 osób. Przypominam, a to jest dopiero początek, to jest początek września. I mając zespół specjalistów znający te konwencje, o których mówiłem, i protokoły, pozwoli, mam nadzieję, szybko wdrożyć i zmodyfikować to nasze prawo. Zadania tego zespołu tutaj wymieniam. Takie 4 główne zadania. Przeprowadzenie niezbędnych zmian w polskim prawie. Wdrożenie między innymi tych zagadnień, kompleksowo tych zagadnień, które Państwu tutaj dzisiaj pokazywałem. Drugie zagadnienie. Wdrożenie dobrych praktyk istniejących w świecie. Jeśli pewne rozwiązania w obszarze internetu, tego samego internetu, tak samo zbudowanego, podobnych użytkowników sprawdzają się we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, dlaczego ich nie wdrożyć? Ale by je wdrożyć, jest potrzebna modyfikacja prawa i praca tego zespołu. Trzecie zagadnienie tego zespołu na wysokim szczeblu prezesa Rady Ministrów. Przeprowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych skierowanych przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, dzieci, młodzieży na temat przeciwdziałania przestępczości. W każdej z dzisiejszych prezentacji były akcentowane te zagadnienia. One muszą być wdrożone. Muszą być wdrożone w takim środowisku, jakie u nas w Polsce jest. W tych około 40 tysiącach szkół różnego szczebla, różnego rodzaju. Skala ogromna, przeogromna. I czwarte zagadnienie, przeprowadzenie zmian w systemie edukacyjnym, ściśle związanym ze szkołami. Drugi zespół, a w ogóle takich zespołów w Polsce, w ministerstwach działa kilka, ale drugim, o którym w mediach była mowa, jest zespół do spraw działań antypedofilskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. I on też w ostatnich tygodniach zaczyna funkcjonować. Szczegółowo zadań tego zespołu jeszcze nie znam. Dalszy ciąg, inicjatywy rządowe, innego rodzaju troszeczkę. Ale z tej racji, że zagadnienia dotyczące rasizmu i ksenofobii są także w obszarze naszych zainteresowań, zgłoszenia tego rodzaju docierają do nas. Mamy informacje właśnie z zespołu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o inicjatywach. Jest krajowy program przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. I głównym koordynatorem tego projektu jest pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Znowu na wysokim szczeblu. Kolejny program zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego. Problem znany chyba w każdym państwie, ale taki jest realizowany także u nas. Kolejny slajd.
już ostatni związany z inicjatywami rządowymi, praca nad ustawą o równym traktowaniu, które związane są z kompleksową implementacją dyrektywy 29 czerwca wprowadzające w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe i etniczne. Moja prezentacja nie byłaby pełna, gdybym nie przywołał tutaj statystyk związanych z działalnością zespołu, którym kieruję. W okresie od stycznia do sierpnia odebraliśmy razem ponad 2400 zgłoszeń dotyczących pornografii dziecięcej. Rozkłada się to różnie w różnych miesiącach, ale związane jest to ze świadomością użytkowników internetu, gdyż chciałbym podkreślić, że regułą, którą stosujemy u nas w zespole, zgodnie z obowiązującymi u nas w kraju przepisami, jest to, że my nie poszukujemy tych treści w internecie. Więc to, że w danym miesiącu jest nieco mniej, to wynika nie z tego, że myśmy nie chcieli szukać, tylko wynika z tego, że akurat tyle zgłoszeń użytkownicy nam przekazali. Drugim ważnym elementem w działalności naszego zespołu jest to, że zgłoszenia do nas są traktowane jako zgłoszenia anonimowe. Wielu użytkowników przekazuje nam kontakt, przekazuje, czy pisze z adresu mailowego, czy podaje telefon, czy telefon komórkowy nawet, i wtedy mamy możliwość odpowiedzenia mu, co z takim zgłoszeniem zrobiliśmy. Ale nigdy w ciągu tych 4 lat nie było sytuacji takiej, by policja lub prokuratura oczekiwała od nas danych osoby zgłaszającej. Te organy interesuje osoba, która wytworzyła te treści, a nie poinformowała nas o tym, że one są w internecie. I drugi wykres wskazujący właśnie na to, ten ostatni słupek, to jest udzielenie odpowiedzi użytkownikowi. Właśnie wielu użytkowników, być może po tych 4 latach i dzięki takim regułom i zasadom, jakie mamy w naszym zespole, mamy zaufanie, czy raczej użytkownicy mają zaufanie do nas i piszą z adresów mailowych, czy wprost proszą o informację, co z danym zgłoszeniem zrobiliśmy. Stąd ten wysoki słupek. Oczywistym jest, że najwięcej zgłoszeń przekazujemy do naszych partnerów. Do 32 zespołów na całym świecie. Przede wszystkim lokalizujemy serwer, gdzie on się znajduje i tylko to. Informacja techniczna nas interesuje. Gdzie on jest? I wtedy podejmujemy działania. Wysyłamy bądź do naszych partnerów, bądź wysyłamy do policji, jeśli sprawa dotyczy serwera znajdującego się u nas w kraju i treści są bardzo mocne, dotyczące pornografii dziecięcej w jasny, wyraźny sposób, kierujemy właśnie do policji. A ten duży słupek wskazuje także na to, że wiele spraw i zgłoszeń kierujemy do administratorów, którzy usuwają te treści. Podsumowując, są takie 3 elementy. Są przepisy prawne, niezbędne i konieczne. Mamy tutaj te 2 zespoły już oficjalnie powołane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w MSWiA, które zmodyfikują nam prawo. By je dobrze zmodyfikować i we właściwym kierunku, jest drugi obszar, praktyka działania, reagowanie. Służymy informacją, służymy pomocą poprzez pracę w tych zespołach, poprzez zaangażowanie w tych zespołach. I dzięki temu mam nadzieję, że te decyzje i ta modyfikacja prawna będzie trafna. Podmiotami, które muszą być zaangażowane, na pierwszym miejscu tutaj napisałem szkoły. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. W tych 40 tysiącach szkół mamy kontakt, czy jest możliwy kontakt z całą naszą polską młodzieżą. I to należy wykorzystać. Niezbędni są operatorzy, internet service, internet content providerzy, by można zrealizować to filtrowanie i to bieżące reagowanie na to, co już się znalazło w internecie. To tylko dzięki ich zaangażowaniu i poważnemu podejściu do zagadnień można usuwać te treści. Mamy zespoły reagujące, jest policja, prokuratura, są sądy. By zrealizować proces karny w całości i skutecznie i dobrze, musi być pełna świadomość zagadnień przez policję, prokuraturę i sądy. W momencie zatrzymywania się policja informuje, że danej osobie grozi od 10 do 15 lat, bo taki jest zakres w naszym polskim prawie dla pedofilów.
A co się okazuje? Statystyki, które są znane i z których media korzystają, średni czas pobytu pedofila w więzieniu w Polsce to jest 3,5 roku. Bo jest dobre sprawowanie, bo jest nadzwyczajne złagodzenie kary, bo jest chory. I cały wysiłek tych wszystkich podmiotów idzie na marne. Osoby, pedofila, które wychodzi z więzienia i nie ma nad nim kontroli. To jest ta nasza specyfika. Kontakt do zespołu. Prezentuję. Zapraszam do bezpośredniej współpracy, do zgłaszania zgłoszeń, korzystania z naszej strony www.dyżur.net.pl. Tam znajdziecie Państwo nieco szerszą statystykę, trochę więcej informacji. Znajdziecie tam kontakt do innych zespołów, hotline na świecie, jeśli by Państwa to interesowało, poprzez wejście na stronę www.inhope.org. Dziękuję ślicznie za uwagę.